Witajcie kochani, witajcie. Dzisiaj będzie kolejny film o grzybach zimowych i to jest taki typowy zimowy grzyb, który wam chcę zademonstrować, bo on potrzebuje niskich temperatur i właśnie pojawia się późną jesienią do wiosny. Jest to Borszczek ostrygowaty. Pokazywałem na wielu filmach tutaj na tej kłodzie. Od waszej strony możecie zobaczyć, jak wyglądają te boczniaki. Bardzo ładnie to teraz jeszcze wygląda, przykryte tym śniegiem. A z drugiej strony, na kłodzie, tu gdzie ja stoję, też możecie sobie zobaczyć, że tego boczniaka też jest całkiem sporo. Może się wydawać, że on jest umarznięty, ale tak naprawdę jemu nic nie jest, bo jego struktura jest właśnie taka, że on przetrwa takie lekkie przymrozki. Ale my pozbieramy te boczniaki. Odepniemy nóż i spróbujemy je pozbierać. Zobaczcie, całkiem niezłe. Na tej kłodzie 11 listopada patrzyłem, zaraz wam to pokażę. Zresztą ja go pozbieram, a wy sobie zobaczcie, jak wyglądało to 11 listopada jeszcze. Byłem na sąsiedniej kłodzie, a teraz na tej, na której nie było nic. Przynajmniej koszyk będzie pełny. Tam jest jeszcze dalej, ta jeszcze jedna kłoda, pamiętasz, na tamtej były też. Tam jest, trzeba było zajrzeć. Dorotka powycina, a ja pójdę zobaczyć na drugą kłodę, czy coś jeszcze jest. Z boczniaków. Bo tutaj lubiały bywać. Ale śluzowce tylko są. I boczniaka nie ma. Nie ma, ale jeszcze może tutaj się pokażą, tylko w późniejszym terminie na tej kłodzie. Nie trudno. Jeszcze kilka owocników, ale już się zapełnia koszyk i siatka. Z czym możemy pomylić boczniaka? Boczniaka możemy pomylić z łycznikiem późnym, który jest niejadalny. Kiedyś był zbierany, teraz uważany za niejadalny, nawet lekko toksyczny. O, mamy też łycznika, popatrz. No, ładny zieleniutki. Zieleniutki łycznik wśród boczniaków. A jak rozpoznać? Trzeba poczytać, nie? Poczytać, popatrzeć, poglądać filmy, porównania łycznika z boczniakiem. Możecie sobie zobaczyć w moim filmie, na końcu filmu będzie karta z porównaniem właśnie boczniaka ostrygowatego i łycznika późnego. Spójrzcie, ile tego jest. Czasami tak rosną, że ciężko dojść nożem, więc staram się nacisnąć na całość. I oderwać, a tam gdzie coś mi się wydaje podejrzanego, to sobie sprawdzam. Wiem, że dziwnie to wygląda, taka pora zimowa, a ja z koszykiem w lesie, ale tym się nie przejmujmy. Na szczęście w tej okolicy bardzo mało ludzi, ale chciałem wam pokazać, co jeszcze trafiłem. Znaczy, to nie jest nic, co bym już nie pokazywał, ale chodząc za boczniakiem, trafiłem na taką kłodę, na której mamy boczniaczka pomarańczowo-żółtego. Jest to grzyb niejadalny, ale bardzo widowiskowy i bardzo ładnie rośnie. Tutaj widzicie na razie tylko od góry, ale postaram się tą kłodę lekko obrócić, żeby wam pokazać, jak to wygląda od dołu. Ona nie powinna być na tyle ciężka, chociaż... No. Tak ustawimy, to będzie widać, jest całkowicie inny od boczniaka ostrygowatego po swoim kolorze. Tak samo jak boczniak ostrygowaty, może być go bardzo dużo, ale jeżeli chodzi tutaj o trzon, to ten trzon jest praktycznie tutaj niewidoczny. Nie tak jak u boczniaka ostrygowatego. Ogólnie uważa się, że to jest jeden z bardzo rzadkich grzybów, więc jak uda wam się spotkać, to macie trochę farta. Kłodę odłożymy i pójdziemy patrzeć za kolejnymi grzybami. Jak widzicie, troszkę z tego pierwszego miejsca boczniaka mam, ale teraz coś wam pokażę. Spójrzcie tutaj. Spójrzcie tutaj. Co tu się dzieje? Tutaj z tyłu też mam kilka, ale nieważne.
po prostu na całej tej długości rosną boczniaki. Także jak widzicie, bardzo dużo można mieć z jednego miejsca, dlatego mówiłem, że potrzebny będzie mi duży koszyk. Oczywiście nie zawsze traficie tak bogate miejsca, ale ten boczniak, jak spojrzycie, jest troszkę ciemniejszy od tego, który mam z tego wcześniejszego miejsca. Kłoda bukowa, bo w tych miejscach, gdzie ja się poruszam, to najczęściej na bukach, a u mnie bezpośrednio w Jaworznie to szukam na topolach. Także, ale możecie tak samo na nie trafić u siebie, na przykład w ogrodach, jak macie jakiegoś orzecha, też lubią na orzechach rosnąć. U Ewalda Gerharda strona 218, bocznik ostrygowaty. Z takich ciekawostek to jedynie to, że jest właśnie bardzo podobny do boczniaka floryckiego, którego wam pokazywałem u Piotra z Krakowa. Piotruś, pozdrawiam, widzisz, ja ruszyłem w teren za takimi naturalnymi, wiem, że ty się lubujesz w uprawach, a ja mam tutaj takiego naszego rodzimego. W przypadku boczniaka floryckiego nie potrzeba niskich temperatur i dlatego on u nas nie rośnie. Nasz boczniak potrzebuje właśnie niskie temperatury w nocy, a nawet lekkie przymrozki mu nic nie robią. To my zabierzemy się za zbiór tego boczniaka. Tak samo zaczniemy kroić jak poprzednie. Zobaczymy, czy one tutaj... O! Nawet możemy tak oderwać. Będą w całości. Myślę, że jak zbierzemy wszystkie te z tego miejsca, to będziemy mieć cały koszyk, więc nam to już w zupełności wystarczy. Nie ma jak podejść nożem, dlatego czasami lepiej oderwać. Oderwać i odkroić ten kawałek drewna, który został na grzybach. Co ciekawe, te boczniaki, skoro już tutaj wyrosły, one będą rosły tutaj bardzo długo, do momentu, aż ta kłoda całkowicie się nie rozleci. To w zależności od roku, raz więcej, raz mniej. Można owszem uprawiać boczniaki, ale chyba cała przyjemność jest wyjść do lasu zimą i nazbierać naturalnych boczniaków, które są nie dość, że prozdrowotne, to jeszcze smaczne. Możemy je kupić tak samo w sklepie każdym boczniaka ostrygowatego. A wiedząc o tym, że rośnie w waszych okolicznych lasach, lepiej się wybrać i zamiast płacić za boczniaka, można samemu sporo nazbierać. O, te przydole są nawet bardzo miękkie. Tu nawet mróz je nie dopadł. Będę musiał obdzielić, bo musiał jeść te boczniaki przez tydzień. Ale oczywiście się podzielę. Zadzwonię do kilku moich znajomych, co lubią boczniaki. Kurczę, super. Wszystkie są bez robali. Naprawdę. No, pięknie to wygląda. Koszyk już prawie pełny. A boczniaki jeszcze nadal zbieramy. Także na poprzednim filmie widzieliście grzyby, które rosną cały rok, czyli uszaki. A teraz macie typowo grzyby, które pojawiają się właśnie późną jesienią i przez całą zimę. Powiem szczerze, że spodziewałem się, że będzie dużo, ale że nie aż tak. Mało tego, wiem tu jeszcze o jednej kłodzie, którą bym chciał odwiedzić. Jak widzicie, jest tego masa. Piękne.
te boczniaki. Trzeba wszystko ładnie wykroić, zrobić miejsce, żeby następne mogły rosnąć. Ale fajne. Zobaczcie tutaj. Taki obumarły buk, a nad nim pełno boczniaka ostrygowatego. A my mamy już cały kosz. Zbierzemy tylko tą jedną część. I tutaj chciałem pozdrowić małżeństwo, które spotkałem akurat w tym lesie z Mysłowic. Pozdrawiam Was. Super, dowiedziałem się, że oglądacie mnie, no więc rewelacja. Także nie zbieram wszystkich boczniaków, dla Was też zostanie. Trochę śmieszna sytuacja, bo oczywiście okazało się, że ja przyszedłem na te same boczniaki, co to małżeństwo, ale no tak wychodzi. Chodzimy w podobnych miejscach. Bardzo miłe, że powiedzieli, że przez moje filmy zaczęli zbierać boczniaki. Obkroimy tego boczniaka. Chyba, że go się uda jakoś no ładnie oderwać. Udało się w całości. Spójrzcie. Myślę, że takie filmy o grzybach zimowych są na tyle ciekawe, że też Was zachęcam do wyjścia i poszukania takich grzybów. Jak widzicie, to nic trudnego. Jeżeli macie taki teren mniej więcej jak tutaj ja posiadam. O kurczę. Wypatrzyłem teraz chyba boczniaki, ale są na wysokości z 8 metrów. Może Wam pokażę. Nie wiem, czy będzie widać, ale jak zobaczycie tam za mną, jest taki buk wysoki i na tym buku widać takie skupiska grzybów. To bardzo prawdopodobne, że to jest boczniak. Nie zwróciłem uwagi, jak tutaj przechodziłem. Przypniemy nóż, bo już tyle noży zgubiłem w lesie. Jak ktoś znalazł moje noże, to super. Nie były podpisane, więc nie wiadomo, ale no nic, popatrzcie sobie. Teraz jeszcze tutaj cały kosz boczniaków i to spory kosz, bo taki normalny na grzyby. Nie wiem, ile tu jest kilogramów, ale sporo. Ja, kochani, myślę, że czas kończyć. Którą mamy godzinę? 15, zaraz będą skoki. Albo już są? Nie, będą skoki. No to co, idziemy do domu. Mamy grzyby, trzeba będzie podzwonić, porozdawać część. A część coś zrobić do zjedzenia z boczniaków. Dostałem od kolegi jakieś różne dziwne przepisy. Może coś spróbuję z tego zrobić. No to idziemy. Candy, co mieliśmy powiedzieć na koniec filmu? Kochani, kto tego jeszcze nie zrobił, niech zasubskrybuje kanał, naciśnie dzwoneczek i ja biorę się za obieranie grzybów. Będziemy kończyć. Do usłyszenia. Cześć, pa. Pomachaj, Candy.